ciało po prostu. Ja przydam jeszcze ogłoszenia pusztostecznie niemiłe z tego
Przed kościołem, jak już sygnalizowano, będziemy zbierać ofiary do skarbowej na ławki do nowego kościoła. Bardzo serdeczna prośba, żeby tę inwestycję parafialną wesprzeć. Brakuje nam pieniążki. Widać apel rodziców, parafian i do naszych drogich gości, tak jak dzisiaj, żeby się przyczynili do wystroju nowego kościoła na Węczkę. Jedna ławka 3000 złotych drogów. Pielgrzymki są często organizowane przez parafię do sanktuarium Ziemi Śląskiej i Ziemi Zalewskiej. Modlitwę, komunię świętą i radowanie się razem z nami.
Dziękujemy bardzo za te miłe słowa skierowane pod adresem kapłanów i wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Bardzo z całego serca dziękuję. Dzieci mają teraz kwiaty. Bardzo proszę o przekazanie tych kwiatów tak osobom, na których są przeznaczone. Na dyrektor. I podsumowanie, króciutkie mam nadzieję, tej dzisiejszej uroczystości. Kochani rodzice, bardzo wam dziękuję. Niech Bóg wam błogosławi i wynagrodzi wszelkie trudy, jakie ponieśliście, prowadząc wasze dzieci do Chrystusa, do dzisiejszej uroczystości. A trzeba się było nawrócić. Na pewno. Ale. Bardzo proszę, żeby... Niekiedy jest taka filozofia u niektórych rodziców, że ponieważ się nadróciliśmy, przyprowadzają dzieci do kościoła, na próby, na to. To teraz sobie odpoczniemy i długo nas właściwie nie będzie Pan Jezus oglądał, bo nie widział. No, to jest filozofia karkołowna, błędy nam założenie, żeby takich nie było historii, moi kochani, że po białym tygodniu w ogóle wyrzekło rodziców i dzieci z kościoła. To nie jest pierwsza komunia święta, nie jest to uroczystość zaniechania praktyk religijnych w ogóle, ale wzmożenia tych praktyk religijnych i modlitw w domu. Niech w domach waszych będzie wspólna modlitwa z dziećmi. O to bardzo serdecznie apeluję. I wytrwałość jeszcze, o wytrwałość w dalszym ciągu, żeby wasze dzieci jakoś zmierzały po prostu sobie. A może Pan Jezus zapuka do niektórych serduszek w ramach powołania. Dzisiaj niedziela. Anioła, nowego pasterza i mamy taką cichą nadzieję, że znowu, tak jak ksiądz Paweł kiedyś został tutaj panami powołanym, dzisiejszy tak nadzieja do państwa, przyszedł przez seminarium, studia, informacje, tak i myślę, że będą kolejni następcy. O to bardzo serdecznie proszę dzieci o modlitwę. Bardzo dziękuję Pani Małgorzacie i Panu Wójcówkowi nieobecnemu, katechetom, którzy też się nawrócili. Rodzice z tego co wiem, to wypoczowany kościół też jeszcze na tym gdzieś się mogą czystać. Także też bardzo dziękuję, bo to świątynia musi być odświeżona, odnowiona, dekoracja i tak dalej. Bardzo serdecznie dziękuję. Panią Gosiu, niech Pan Jezus wynagrodzi ten cały trud przygotowywania dzieci. Powiedzmy, to jest bardzo szczytka, ale też i wyczerpująca funkcja i misja. Niech nie zabrali Pani dalej entuzjazmu pracy z dziećmi, nad kształtowaniem postaw, sumień i katechizacją szkoły. Brawo dla Pani Małgosi. Myślę, że zasłużone. Gdziekolwiek będziecie anioły. Tak jest. I
o to się starajcie, kochane dzieci, żeby właśnie nie było tak, że pierwsza komunia, a dzieci zaraz rozrabiają najlepsze. No, przede wszystkim dzieci muszą popracować nad modlitwą. Bo podsłuchiwałem troszeczkę w rozmowach dzieci w piątek, to szereg dzieci mówi, bo już nie pamięta za bardzo, gdzie nad tym musicie popracować rodzice. Nie, ale jako chrześcijaństwa bez modlitwy. Ksiądz Paweł miał powiedzieliśmy kończyć, bo teraz się rozpoczynam przez święta, a dzisiaj jest ten szczególny dzień. Kochane dzieci, żeby ten dzień zapadł waszej pamięci na całe życie. I wszystkim, którzy przyczynili się do tej dzisiejszej uroczystości naszej pierwszej Komunii Świętej, spotkamy się w białym tygodniu na Eucharystii. Bardzo serdecznie proszę dzieci o wytrwałość w dobrym. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie dobro, jakie dokonało się przy okazji waszej pierwszej Komunii Świętej, dla zmarłych waszych i waszych rodziców, i synów katechetów, szkół i tak dalej. Teraz jeszcze dzieci są przygotowane do przemówienia. Przecież mamy jeszcze poświęcić klęki, którymi dzieci wezmą, wyjdą i będą się dzielić z bliskimi, powiedzmy sobie, obdarowując mamę na te usiakanie za łzami wdzięczności. Proszę bardzo. Alleluja. Amen. 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 Amen.